są odważni, mądrzy i uduchowieni. Rozumieją przyrodę. Dziś amerykańscy Indianie stali się nowym symbolem w kulturze. Jak głęboka jest jednak nasza wiedza na temat historii i tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki? Przez 15 tysięcy lat Indianie zaludniali obie Ameryki. Rozwinęła się tam bogata mozaika plemion, grup językowych, wierzeń i rytuałów. Jednak wszystkie kultury indiańskie wyrosły z jednej wspólnej zasady – głębokiego poszanowania przyrody, mitów i tradycji oraz trybu życia, mającego na celu dobro całej społeczności. Wojny, choroby i głód doprowadziły wiele plemion na krawędź zagłady. Jednak bogate dziedzictwo kulturowe Indian Ameryki Północnej wciąż żyje dzięki staraniom kolejnych pokoleń. Mimo wielu przeciwności, rękodzieło i przekazy ustne Indian przetrwały od Alaski po Nowy Meksyk, między wschodnim a zachodnim wybrzeżem. Dzięki temu możemy ułożyć z fragmentów prawdziwą historię rdzennych mieszkańców Ameryki. Starożytne cywilizacje, Indianie Ameryki Północnej. Kultura amerykańskich Indian jest jedną z najstarszych i jednocześnie jedną z najbardziej zróżnicowanych. Nie możemy mówić o Indianach jako o jednym narodzie. Podobnie jak przed wiekami, dziś też tworzą niezwykłą mozaikę plemion, języków i kultur, rozrzuconą na terenach współczesnej Kanady i Stanów Zjednoczonych. Odmienne obyczaje i tryb życia wytworzyły się ze względu na zróżnicowane warunki klimatyczne i geograficzne. Również tradycje i wierzenia rozwijały się stosownie do miejscowych warunków. Każde plemię w znacznym stopniu różni się od pozostałych. Ogólna nazwa Indianie pomija wszelkie odrębności kulturowe, a w dodatku powstała w wyniku pomyłki.
Krzysztof Kolumb, który wylądował pod koniec XV wieku na amerykańskim kontynencie, był przekonany, że dotarł na wschód do Indii. Pierwszych napotkanych mieszkańców określił jako Indian. Błędna nazwa przyjęła się. Przedstawiam strój ludu Ogawa z plemienia Iowa. Pochodzili z rejonu Wielkich Jezior Górnego i Michigan. W języku Anoshabi ta nazwa oznacza handlarzy. W XVII i XVIII wieku wielu członków tego plemienia pośredniczyło w handlu futrami. Dużo podróżowali, byli bardzo liczni i silni. Należeli do trzech odłamów ludności rdzennej z nadwielkich jezior, na które składali się Potawatomi, Ojibwe i Iowa. Mimo poważnych różnic, większość kultur opierała się na podobnych założeniach. Wiele plemion wierzyło, że to kobieta urodziła ziemię. Dlatego też wiele społeczności indiańskich funkcjonowało raczej na zasadzie matriarchatu niż patriarchatu. W tych społecznościach kobietom przysługiwało prawo wyboru i zmiany wodza. Domostwa, zapasy żywności oraz inne przedmioty należały do kobiet. Pochodzenie, pokrewieństwo i dziedziczenie ustalano zgodnie z linią matki. Mężczyzna należał do klanu matki, zaś jego dzieci wchodziły w skład rodu żony. Decydowały również względy praktyczne. Mężczyźni byli myśliwymi, wojownikami bądź handlarzami i przez wiele tygodni przebywali poza obozowiskiem. Zarządzanie sprawami wspólnoty pozostawiono kobietom. Dla Indian bizony stanowiły najważniejsze źródło pożywienia oraz surowiec do wytwarzania różnych przedmiotów. Oprawianie zwierząt zaczynało się od razu po zakończeniu polowania. Wykorzystywano każdą część bizona. Ze skóry Indianie wytwarzali ubrania, obuwie oraz tipi. Z kości wyrabiano narzędzia, łopatki, noże, a nawet igły. Ze ścięgien powstawały nici oraz klej, zaś z włosów liny i ozdoby na głowę. Pęcherz oraz żołądek wykorzystywano jako worki czy naczynia na wodę. Z rogów wytwarzano łyżki, kubki oraz rogi na proch. Nawet ogony służyły jako baty oraz łapki na muchy. Mięso bizona zjadano na surowo bądź po ugotowaniu, zaś nawóz służył jako opał. Ponieważ dobro i przyszłość plemienia stanowiły najwyższy cel, małżeństwa zawierano z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych. Jednak większość kultur indiańskich cechowała duża tolerancja, co wykluczało stosowanie przymusu przy zawieraniu małżeństwa. Dziewczynka mogła wyjść za mąż po osiągnięciu dojrzałości płciowej. Przeważnie poślubiała starszego mężczyznę, aby skorzystać z jego doświadczenia. Większość plemion praktykowała monogamię. Poligamia była jednak dozwolona w ściśle określonych sytuacjach. Jeśli wystąpiła liczebna przewaga kobiet lub jeśli należało zapewnić stabilność populacyjną plemienia przez zwiększenie liczby urodzeń. Podobnie jak u wielu dawnych kultur, życie amerykańskich Indian było ściśle związane z wierzeniami. Stanowiły one swoistą interpretację otaczających ich żywiołów, uzupełnianą snami i wizjami, które uważano za wiadomości pochodzące od bogów. Młody mężczyzna, który nie przeżył wizji, nie mógł zostać wojownikiem. Podczas określonych uroczystości mężczyźni, kobiety i dzieci opowiadali swoje sny, które były interpretowane przez pozostałych członków plemienia. Najważniejszy był wielki sen, śniony w łonie matki i zapomniany w dzieciństwie. Jeśli Indianinowi sprzyjało szczęście, ten sen powracał w wieku męskim i dawał mu wnikliwość oraz mądrość.
W innym przypadku sen ten wracał dopiero w chwili śmierci. Indianie prerii znali korzyści płynące z uprawy ziemi oraz stosowania systemów irygacji. Budowali kanały w pobliżu rzek i jezior, zapewniając odpowiednie nawodnienie roślin. W kontrolowany sposób wypalali niewielkie, zakrzewione obszary prerii, zapobiegając tym samym niszczeniu roślinności równin przez gwałtowne pożary. Dzięki tym zabiegom co roku następowało odtwarzanie się roślinności przyciągającej zwierzęta. Również łowy były pewne i stosunkowo łatwe, gdyż nie utrudniała ich pokrywa leśna. Tytoń był jedną z roślin uprawnych, nie służących do zaspokojenia głodu. Podczas siewów i zbiorów urządzano ceremonie. Fajki, kalumety stanowiły najważniejszy symbol pokoju. Palono je wyłącznie w czasie podejmowania najważniejszych decyzji. W epoce prekolumbijskiej większość plemion prerii i równin mieszkała w pobliżu rzek i przenosiła się na inne tereny, gdy zaczynało brakować żywności. Oznaczało to konieczność złożenia tipi i spakowania innych przedmiotów oraz przetransportowania ich do nowego obozowiska. Piesze polowanie na bizony zajmowało bardzo dużo czasu. Przez wiele dni mężczyźni wypatrywali wędrujących stad, następnie starali się przechytrzyć ofiary podczas łowów, zaś później musieli dostarczyć zdobycz do obozowiska. Pewnego dnia czworonożny stwór z głową i korpusem człowieka zstąpił z nieba. Takie wrażenie odnieśli Indianie, gdy po raz pierwszy ujrzeli konia. Wkrótce te zwierzęta stały się podstawą ich egzystencji. Kolejne plemiona wchodziły w posiadanie koni, bądź w drodze wymiany handlowej, bądź napadów. Myśliwi tropiący bizony zabierali ze sobą po dwa konie. Indianin dojeżdżał w pobliże stada na wolniejszym koniu, zaś podczas samego polowania korzystał z szybszego wierzchowca. Wolniejszy, bardziej wypoczęty koń zaciągał zdobycz do obozu. Czasem łatwiej było nawet przenieść obozowisko na teren łowów. W przeszłości trudy związane z przenoszeniem obozowisk powodowały, że Indianie prerii prowadzili półosiadły tryb życia. Po udomowieniu koni mogli swobodnie przemieszczać się po prerii w poszukiwaniu stad bizonów, lepszych terenów uprawnych oraz innych plemion. Kontakt z innymi Indianami umożliwił wymianę towarów oraz pozyskiwanie nowych umiejętności i wiedzy. Polowanie na bizony, stanowiące podstawę egzystencji Indian prerii, stało się łatwiejsze, jednak łatwiej było również spotkać wrogie plemię. Prowadziło to czasem do wojen. Sztuka wojenna Indian oparta była na zasadzie prawa krwi, zemsty za wyrządzone szkody. Należało pomścić krzywdę wyrządzoną tobie osobiście bądź członkowi twego klanu. Był to jeden z podstawowych obowiązków. Przeprowadzano akcje wojenne nie w skali całych narodów czy plemion, ale w skali lokalnej. A zemsty dokonywano według zasady oko za oko. Koń i bizon stanowiły centralne punkty rytuałów plemiennych. Przed wyruszeniem na polowanie składano hołd i podziękowania duchowi bizona, zaś resztki zwierzęcia były grzebane w szczególny sposób, aby umożliwić ponowne odrodzenie jego duszy. Podobne wierzenie mówiło, że koń zmarłego człowieka powinien zostać zabity, aby jego ciało powędrowało do innego świata. Zaś po narodzinach syna, pępowinę, przywiązywano do ogona bądź grzywy ulubionego konia. Indiańskie dzieci rzadko były karane za złe zachowanie bądź nagradzane za dobre. Oczekiwano raczej, że będą zachowywać się w sposób zasługujący na szacunek i akceptację ze strony innych członków plemienia. Wśród Siouxów najważniejsza była odwaga. Dzieciom opowiadano różne historie oraz zachęcano je do zabaw, które badały ich zdolność do znoszenia bólu i niewygód. Jedna z prób wymagała, aby chłopiec przebiegł wiele kilometrów z ustami pełnymi wody i nie połknął ani jednej kropli. Równie ważna była hojność, jako że wszelaki majątek podlegał podziałowi. Wszyscy członkowie plemienia musieli pracować od najmłodszych lat.
Trzy bądź czteroletnie dzieci miały obserwować i naśladować dorosłych, łowić ryby, zbierać jagody i orzechy oraz przynosić do obozu pachnącą korę i zioła, które mężczyźni palili zmieszane z tytoniem. Dzieci oraz kobiety w wieku rozrodczym uznawano za przyszłość plemienia i starano chronić za wszelką cenę. Dlatego też życzliwie witano i starano się zintegrować z własną grupą plemienną kobiety i dzieci porwane od innych Indian bądź ze społeczności europejskich osadników. Teren Alaski wymagał innego trybu życia niż ten, który prowadzili Indianie prerii. Życie mieszkańców tej chłodnej krainy związane było przede wszystkim z rybołówstwem i polowaniem na ssaki morskie. Sieci sporządzano ze ścięgien reniferów, zaś haczyki z ich kości. Jelita tych zwierząt służyły do produkcji nieprzemakalnych kurtek zwanych parka oraz anorak. Nazwy te używane są do dnia dzisiejszego. Mimo braku pokrewieństwa z Eskimosami, Indianie alaskańscy prowadzili podobny tryb życia. Handel oraz wojny między tymi grupami prowadziły do wymiany nowinek technologicznych oraz przejmowania obyczajów. Obie grupy wykazywały szereg uderzających podobieństw. Słupy totemiczne były raczej symbolem statusu społecznego niż hołdem składanym bogom. Alaskańskie plemiona Tlingit i Haida wznosiły je, aby okazać swą zamożność. Członkowie plemienia należeli do różnych klanów, z których każdy miał własnego zwierzęcego patrona. Figury na totemie przedstawiały to właśnie zwierzę. Na słupie umieszczano też sceny obrazujące ważne wydarzenia z historii klanu. Słupy były widoczne ze znacznej odległości i służyły jako znaki orientacyjne dla rybaków. Domy alaskańskich Indian były zbudowane z drewna cedrowego. Wykonane z jednego pnia łodzie mierzyły nawet 15 metrów. Hierarchiczny system społeczny tych plemion był ściśle związany ze zgromadzonymi bogactwami. Gdy zebrano wystarczające ilości dóbr, co niekiedy trwało wiele lat, wódz urządzał ucztę zwaną potlaczem, na którą zapraszał mieszkańców wioski. Przez kilka dni rozdawał gościom prezenty, aż do wyczerpania zasobów materialnych. Pozycja społeczna mężczyzny zależała od powodzenia potlaczu, dlatego też ważne było, aby zadowolić wszystkich. Amerykańscy Indianie uznawali choroby za coś nienaturalnego. Uważali, że są przejawem ingerencji złych duchów. Każde plemię miało szamana albo czarownika leczącego te przypadłości, których nie opanowano za pomocą ziół bądź innych roślin. Szaman identyfikował demona w czasie rytualnych tańców, podczas których zakładał maski różnych duchów. Gdy udało mu się określić demona odpowiedzialnego za chorobę, wyganiał go, używając magicznego woreczka z lekami, zawierającego kawałki łap zwierząt, np. pazury, oraz drewniane talizmany.
Skuteczne wypędzenie złego ducha było sowicie nagradzane, jednak niepowodzenie mogło grozić śmiercią. Z tego względu szaman wiódł niebezpieczny i samotny żywot. Mieszkańcy wioski nie mieli pewności, czy nie współpracuje z duchami przeciwko ludziom. Nie wolno mu było żenić się, zaś okres nauki był tak trudny, że niewielu młodych zgłaszało się dobrowolnie. Któż chciałby dobrowolnie kaleczyć ciało ostrymi odłamkami skał, bądź przekłuwać język i genitalia kolcami kaktusa? Szamani nie potrafili zwalczyć epidemii ospy i zapalenia płuc, a także syfilisu, przywleczonych przez europejskich osadników. Dość wcześnie stosowaną metodą prowadzenia wojny bakteriologicznej było rozdawanie koców z zarazkami ospy. Było to świadome wyniszczanie Indian. Koce trafiały do mieszkańców wnętrza kontynentu i powodowały wybuchy epidemii. Choroba gwałtownie rozprzestrzeniała się, gdyż Indianie nie mieli na nią wrodzonej odporności. Ponieważ amerykańscy Indianie nie znali pisma, większość plemion używała języka symboli, aby przekazywać różne treści. Dzięki nim mogli również wyrażać swój stosunek do bogów. Symbole dostrzegano wszędzie, w dźwiękach, kolorach, jak również w zwierzętach i porach roku. Wzory wyobrażające określone idee umieszczano na każdej przetworzonej przez człowieka płaszczyźnie. Uważano, że symboliczne ozdoby na broni i tarczach mają moc powstrzymywania wroga, gdyby sama broń nie spełniła tego zadania. Widać wyraźne ryty i szczególny kształt maczugi. Bywa potocznie nazywana maczugą wojenną w kształcie kolby strzelby, jednak w górach znaleziono bardzo stare, drewniane egzemplarze. Wiemy z całą pewnością, że ten rodzaj broni był w użyciu, zanim jeszcze pojawili się Europejczycy z bronią palną. Ryty przedstawiające grupę wojowników, plemię bądź klan, nawet tatuaże przywódcy wojennego mogły być znalezione na wcześniejszych egzemplarzach maczug. Wspominają o tym dawne relacje. Można również zobaczyć podobne eksponaty w muzeach. Broń mogła mieć różne kształty. Występowały maczugi z okrągłymi głowniami, maczugi w kształcie kolb karabinu, jak też broń o zakrzywionym kształcie, przypominająca kordelasy. Mocowano w nich rogi jelenia, kolce, bądź zaostrzone kawałki kamieni i metalowe ostrza. Broń pozostawiano na polu bitwy na ciele wroga. Rękojeść wskazywała kierunek położenia rodzinnych stron napastnika. Stanowiło to swoisty rodzaj wypowiedzenia wojny, lecz jednocześnie informowało, kim są napastnicy. To tak jakby powiedzieli, widzicie, że należymy do plemienia Ojibwejów czy też Iowa. Zostawiliśmy to tutaj, abyście wiedzieli, kim jesteśmy i dlatego tu przyszliśmy. Jeśli chcecie nas szukać, wiecie, gdzie nas znaleźć. Tak powiedzieliby współcześni. Wszyscy mieszkańcy pogranicza mogli z łatwością zidentyfikować dawne wzory. Obecnie nasza wiedza jest niedokładna i niepełna. W dawnych czasach wszyscy rozpoznawali znaki innych plemion, przynajmniej tradycyjnych wrogów. Plemię Ojibwejów można było rozpoznać po symbolach klanów. Lakota nie używali takich symboli, ale stosowali identyczny typ maczugi. Można powiedzieć, że pozostawiona na pobojowisku broń stanowiła rodzaj wizytówki. Rytualne maski oraz plecionki z paciorków również miały znaczenie symboliczne, podobnie jak wzory i kolory barw wojennych noszonych przez mężczyzn i konie.
Koń symbolizował podróż. Rysunek przedstawiający dzień i noc oznaczał czas. Kropla deszczu informowała o obfitych zbiorach. Stosowano również symbole oddające takie wydarzenia jak polowania czy bitwy. Choć początkowo każde plemię używało odrębnych symboli, wzmożone kontakty między przedstawicielami różnych kultur doprowadziły do upodobnienia się większości znaków. Mamy tu również tradycyjny łuk i komplet strzał, malowidła przedstawiające błyskawice i grat. To potężne symbole wojny i naszego sposobu myślenia. Mają wielką moc. Niech moje strzały spadną na wroga jak błyskawice. To bardzo odpowiedni symbol dla wojownika. Wiele z tych symboli można znaleźć na rysunkach naskalnych, petroglifach, szczególnie w południowo-zachodniej części Ameryki. Wzmożone kontakty między plemionami, mówiącymi różnymi językami, doprowadziły do powstania uniwersalnego sposobu porozumiewania się. Rozwinął się język gestów, mowa wyrażana ruchami ciała, które w dodatku były widoczne ze znacznej odległości, nawet do 1,5 kilometra na otwartej równinie. Indianie opracowali również inny system porozumiewania się na znaczne odległości. Nadawali sygnały dymne. Większość plemion wierzyła w życie pozagrobowe i chowała zmarłych wraz z ich osobistą własnością. Dusza człowieka mieści się w górnej części głowy. Podobnie jest ze zwierzętami. Gdy skórą jest połączona z głową, nadal przebywa w niej dusza. Zdjęcie skalpu oznacza objęcie w posiadanie duszy. Zgodnie z zasadą życie za życie można odzyskać duszę, co ukoi rodzinę zmarłego oraz jego samego. Nieżyjąca osoba będzie mogła przejść do innego świata, wiedząc, że została pomszczona. Również rodzina będzie mogła zakończyć okres żałoby. Plemiona zamieszkujące wschodnie obszary leśne wznosiły kopce grzebalne dla uczczenia swych zmarłych. Archeolodzy odkryli w nich broń, biżuterię i naczynia, ozdobione szczególnymi symbolami śmierci. Przedstawiały czaszki, pająki, płaczące oczy oraz oko we wnętrzu dłoni. Kopce w kształcie węża w szczególny sposób symbolizują odradzanie się życia, gdyż węże co roku zmieniają skórę. Koncepcja odradzania się życia jest ściśle związana z fascynacją Indian cyklem słonecznym oraz księżycowym. Od ich znajomości zależało powodzenie w uprawie roślin. Rozpowszechnienie roślin uprawnych doprowadziło do rozwoju bardziej osiadłych społeczności. Większe znaczenie uzyskały również handel i wymiana towarów. W Chaco Canyon w Nowym Meksyku pojawiła się jedna z najbardziej rozwiniętych kultur Indian amerykańskich – lud Anasazi. Silna gospodarka tej społeczności rozwinęła się w oparciu o wydobycie i handel turkusami, które miały duże znaczenie dla życia duchowego. Wykorzystywano je do wytwarzania biżuterii oraz ozdabiania przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym oraz podczas uroczystości. Wielokrotnie w ciągu roku organizowano targi. Zarówno produkcja, jak i dystrybucja towarów były dokładnie planowane. Naukowcy stwierdzili, że w tej okolicy było zbyt mało ziemi uprawnej, aby wyżywić wszystkich mieszkańców. Znaczna część żywności musiała być importowana z sąsiednich osad i wymieniana na turkusy. Wcześniejsza całkowita autonomia wiosek została zastąpiona współpracą i łączeniem sił w celu ograniczenia skutków ewentualnych klęsk żywiołowych bądź gospodarczych. W XVI wieku na kontynencie północnoamerykańskim zaczęli się pojawiać biali osadnicy. Byli to przeważnie misjonarze i handlarze.
Pojawili się też zesłańcy oraz robotnicy, którzy w zamian za opłatę za przejazd zobowiązywali się do 5-letniej pracy. Niektóre plemiona przyjaźnie przyjmowały osadników i pokazywały im, jak uprawiać ziemię i budować schronienia. Inne plemiona zachowywały się wrogo. Jednak większość białych osadników nie próbowała nawet zintegrować się z zastanymi kulturami indiańskimi, lecz chcieli je zmienić. Zmienić wierzenia, tryb życia oraz zwyczaje. W XVIII wieku ogromne połacie Ameryki Północnej zostały zajęte w imieniu Anglii, Francji i Hiszpanii. Zmieniały się również struktury polityczne wśród plemion indiańskich. Powstawały nowe związki plemienne łączące niedobitki dotychczas istniejących plemion, zdziesiątkowanych przez wojny i epidemie, szalejące w minionych stuleciach. Handel stał się równie ważny jak korzystanie z ziemi. Bardziej obrotni Indianie stali się pośrednikami. Skupowali futra od plemion mieszkających na zachód i północ od Zatoki Hudsona i przewozili je do białych osadników mieszkających na południu. Tam wymieniali futra na kociołki, koce, muszkiety i noże, po czym odsprzedawali je innym Indianom po wielokrotnie wyższych cenach. Pojawił się również handel niewolnikami. Europejscy handlarze uzbrajali swoich indiańskich sojuszników, aby ci napadali na inne plemiona i porywali mężczyzn, kobiety i dzieci. Niewolników później sprzedawano na miejscu bądź wywożono do Indii Zachodnich. Obecność rywalizujących grup Europejczyków powodowała, że po jednej stronie walczyli biali i Indianie. Plemiona wspierające różnych kolonizatorów stawały się wrogami. Tak jak Europejczycy wykorzystywali wrogość pomiędzy poszczególnymi plemionami, tak i Indianie niekiedy wygrywali przeciwko sobie rywalizujących białych. Indianie należący do grupy plemion zwanych Irokezami założyli konfederację zwaną Ligą Sześciu Narodów. Składające się na nią plemiona już wcześniej udowodniły swą siłę w starciu z innymi Indianami. Sześć plemion składało się na lud Irokezów, lud długich domów. Zgodnie z postanowieniami Wielkiej Rady, Irokezi aż do upadku Montrealu zachowali neutralność. Na listach można znaleźć wiele nazwisk. Europejczycy zawsze sporządzali różne zestawienia. To potrafili dobrze robić. Zapisywali wszystkie operacje finansowe oraz sporządzali szczegółowe listy osób. Z kim byli sprzymierzeni w danym momencie, kto był tłumaczem, ilu ich było i skąd pochodzili. Dla nas ciekawe jest to, że na listach pojawiali się Indianie Seneca, Onondaga, Cayuga, a nawet sprzymierzeni z Francuzami Mohawkowie, którzy przybyli z Caughnawaga, aby walczyć z Anglikami. Po pewnym czasie Indianie musieli powiedzieć: bracie, spójrz na nas, jesteśmy jednym narodem, nie walczmy przeciwko sobie. Walczący o zdobycie niezmierzonych terenów Nowego Świata Anglicy i Francuzi zrozumieli, że należy koniecznie uzyskać wsparcie Ligi Irokezów. Zasypywali Indian obietnicami i prezentami, chcąc za wszelką cenę ich sobie zjednać. W końcu Liga zawarła sojusz z Anglikami i przez prawie 100 lat toczyła wojny z Francuzami. Na porządku dziennym były napady i akcje odwetowe. Jedna z wielu napaści nastąpiła w 1690 roku. Francuzi i ich indiańscy sprzymierzeńcy zabili 60 angielskich osadników. Zrównali ich domy z ziemią w odwecie za powtarzające się ataki Irokezów na francuskie osady w Kanadzie. W swych staraniach mających na celu pokonanie Francuzów, Irokezi wysłali nawet 4 przedstawicieli do Anglii i prosili królowę Annę o wsparcie wojskowe. Wkrótce stało się oczywiste, że ciągle rosnąca liczba europejskich osadników może jedynie przynieść zagładę amerykańskim Indianom.
alkohol wywołujący wizję osłabił wielu wojowników. Na terenach należących do Indian budowano forty wojskowe. Pojawiali się górnicy i poszukiwacze złota. Linie kolejowe przecinały odwieczne szlaki bizonów. Choroby dziesiątkowały Indian. Rząd Stanów Zjednoczonych próbował zmusić ocalałe plemiona do przeniesienia się do nowych rezerwatów. Były one nader często położone na terenach najmniej urodzajnych i nie nadających się właściwie do zamieszkania. W roku 1874 rozniosła się wieść, że w rejonie Czarnych Gór znaleziono złoto. Były to święte tereny Siouxów. Indianom zamieszkującym te tereny polecono zgłosić się do urzędnika indiańskiej agencji. Ponieważ zignorowali ten rozkaz, doszło do kilku potyczek. Siedzący Byk, wódz i szaman Siouxów, miał wizję. Ujrzał setki zabitych amerykańskich żołnierzy leżących na ziemiach Indian. Dwa lata później generał George Armstrong Custer, który dowodził 7. Pułkiem Kawalerii Stanów Zjednoczonych, ścigał Indian dowodzonych przez siedzącego Byka. Gdy Custer dotarł w pobliże wideł rzeki Bighorn i Littlehorn, otrzymał informację o obecności niewielkich sił indiańskich. Następnego dnia połączone siły Indian, największe z kiedykolwiek zgromadzonych, gdyż liczyły około 2000 wojowników, starły się z 215 żołnierzami Custera. Zabili ich wszystkich w ciągu godziny. Stoimy na wzgórzu ostatniego starcia. Tu bronili się do ostatka Custer i jego ludzie. Z wcześniejszego stanowiska na wzgórzu Calhoun, gdzie umieszczono dwóch obserwatorów, grzbietem przeszły trzy kompanie. Aby się wycofać, należało się przedrzeć prawie do rzeki. Można się było wycofać tu i na wzgórze. Pojawili się liczni Siouxowie i Cheyenneowie, którzy pokonali żołnierzy na wzgórzu Calhoun i zepchnęli ich w kierunku północnym. Tuż poniżej znajduje się miejsce, gdzie prawdopodobnie zginęła większość oficerów. Kolejne grupy Indian prowadzili wodzowie Gall i Dwa Księżyce oraz inni wodzowie. Gall brał udział w pierwszym starciu z oddziałem porucznika Renault. Gdy ponownie wkroczył do wioski, ujrzał, że jego dwie żony i trzy córki zostały zabite w ataku w początkowej fazie bitwy. Odłożył całą broń, z wyjątkiem tomahawka i noża, i tak uzbrojony przystąpił do ostatecznej walki. Nie miał już po co żyć, gdyż stracił całą rodzinę i był gotów dać wrogom okazję do zabicia go. Jednak nie poległ w walce, a sam zabił wielu przeciwników. Odniesione zwycięstwo nie dało Indianom długotrwałej przewagi. Indiański prorok Wowoka ogłosił, że nowy rytualny caniec duchów doprowadzi do powrotu bizonów i setek Indian zmarłych w wyniku wojen i chorób. Stojący w obliczu zagłady Indianie z radością powitali nową religię i modlili się o wsparcie nadprzyrodzonych mocy. Gdy mieszkańcy okolicznych miasteczek usłyszeli o niepokojach wśród Indian, zaczęli wyłapywać potencjalnych przywódców. Zmęczony i podejrzliwie nastawiony oddział kawalerii otoczył grupę około 200 Siouxów nad potokiem Wounded Knee w rezerwacie Pine Ridge. Większość Indian stanowiły kobiety i dzieci. Podobno padł przypadkowy strzał i wybuchła panika. Zabito wszystkich Indian.
Zduszono ostatnie próby powstania. Indianie stracili całą ziemię, zaś zmarli przyjaciele nigdy nie wrócili do świata żywych. Było to ostatnie starcie Indian. Już nigdy nie mogli powrócić do dawnego trybu życia, który prowadzili od stuleci. Nie mogli już polować na bizony. Odebrano im życie. Było to ostatnie starcie Indian. Słynny artysta amerykańskiego zachodu, Frederick Remington, wiele lat przeżył na pograniczu. Badał życie kowbojów i Indian. Jego rzeźby i obrazy, jak na przykład Apache polujący na bizony, czy też traperzy z plemienia Czarnych Stóp, pomogły białym Amerykanom ukształtować pogląd na Indian i ich kulturę. Bezpośredni kontakt Remingtona z Indianami przyczynił się do narodzin szacunku dla ich kultury. Mistyczne i tajemnicze strony życia Indian, które przedstawiał w swoich pracach, zostały najlepiej oddane na obrazie Pieśń Mocy Apaczów. Remington napisał później o Indianach, że żaden biały nie potrafi zgłębić tajemnicy ich umysłów, ani wyjaśnić znaczenia ich czynów. W wielu latach wypełnionych brakiem nadziei, uzależnieniem od alkoholu i utratą tożsamości, ponownie odżywa kultura Indian. Nadal nie są zbyt liczni, lecz rośnie ich znaczenie zarówno w sferze sztuki, muzyki, jak i literatury. Wszyscy amerykańscy Indianie są zainteresowani odnową kulturową. Indiańskie dzieci poznają historię, tańce i rzemiosło z dawnych czasów. Natomiast potomkowie europejskich osadników starają się zadośćuczynić niesprawiedliwościom popełnionym w minionych stuleciach. Być może nie zgasła jeszcze nadzieja dla amerykańskich Indian. Starożytne cywilizacje, Indianie Ameryki Północnej. Kultura amerykańskich Indian jest jedną z najstarszych i jednocześnie jedną z najbardziej zróżnicowanych. Nie możemy mówić o Indianach jako o jednym narodzie. Podobnie jak przed wiekami, dziś też tworzą niezwykłą mozaikę plemion, języków i kultur, rozrzuconą na terenach współczesnej Kanady i Stanów Zjednoczonych.
kontynencie, był przekonany, że dotarł na wschód do Indii. Pierwszych napotkanych mieszkańców określił jako Indian. Błędna nazwa przyjęła się. Przedstawiam strój ludu Ogawa z plemienia Iowa. Pochodzili z rejonu Wielkich Jezior Górnego i Michigan. W języku Anoshabi ta nazwa oznacza handlarzy. W XVII i XVIII wieku wielu członków tego plemienia pośredniczyło w handlu futrami. Dużo podróżowali, byli bardzo liczni i silni. Należeli do trzech odłamów ludności rdzennej z nadwielkich jezior, na które składali się Potawatomi, Ojibwe i Iowa. Mimo poważnych różnic, większość kultur opierała się na podobnych założeniach. Wiele plemion wierzyło, że to kobieta urodziła ziemię. Dlatego też wiele społeczności indiańskich funkcjonowało raczej na zasadzie matriarchatu niż patriarchatu. W tych społecznościach kobietom przysługiwało prawo wyboru i zmiany wodza. Domostwa, zapasy żywności oraz inne przedmioty należały do kobiet. Pochodzenie, pokrewieństwo i dziedziczenie ustalano zgodnie z linią matki. Mężczyzna należał do klanu matki, zaś jego dzieci wchodziły w skład rodu żony. Decydowały również względy praktyczne. Mężczyźni byli myśliwymi, wojownikami bądź handlarzami i przez wiele tygodni przebywali poza obozowiskiem. Zarządzanie sprawami wspólnoty pozostawiono kobietom. Dla Indian bizony stanowiły najważniejsze źródło pożywienia oraz surowiec do wytwarzania różnych przedmiotów. Oprawianie zwierząt zaczynało się od razu po zakończeniu polowania. Wykorzystywano każdą część bizona. Ze skóry Indianie wytwarzali ubrania, obuwie oraz tipi. Z kości wyrabiano narzędzia, łopatki, noże, a nawet igły. Ze ścięgien powstawały nici oraz klej, zaś z włosów liny i ozdoby na głowę. Pęcherz oraz żołądek wykorzystywano jako worki czy naczynia na wodę. Z rogów wytwarzano łyżki, kubki oraz rogi na proch. Nawet ogony służyły jako baty oraz łapki. Próbował zmusić ocalałe plemiona do przeniesienia się do nowych rezerwatów. Były one nader często położone na terenach najmniej urodzajnych i nie nadających się właściwie do zamieszkania. W roku 1874 rozniosła się wieść, że w rejonie Czarnych Gór znaleziono złoto. Były to święte tereny Siuxów. Indianom zamieszkującym te tereny polecono zgłosić się do urzędnika indiańskiej agencji. Ponieważ zignorowali ten rozkaz, doszło do kilku potyczek. Siedzący byk, wódz i szaman Siuxów miał wizję. Ujrzał setki zabitych amerykańskich żołnierzy leżących na ziemiach Indian. Dwa lata później generał George Armstrong Custer, który dowodził 7. Pułkiem Kawalerii Stanów Zjednoczonych, ścigał Indian dowodzonych przez siedzącego byka. Gdy Custer dotarł w pobliże wideł rzeki Bighorn i Littlehorn, otrzymał informację o obecności niewielkich sił indiańskich. Następnego dnia połączone siły Indian, największe z kiedykolwiek zgromadzonych, gdyż liczyły około 2000 wojowników, starły się z 215 żołnierzami Custera. Zabili ich wszystkich w ciągu godziny.
Stoimy na wzgórzu ostatniego starcia. Tu bronili się do ostatka Custer i jego ludzie. Z wcześniejszego stanowiska na wzgórzu Calhoun, gdzie umieszczono dwóch obserwatorów, grzbietem przeszły trzy kompanie. Aby się wycofać, należało się przedrzeć prawie do rzeki. Można się było wycofać tu i na wzgórze. Pojawili się liczni Siouxowie i Cheyenneowie, którzy pokonali żołnierzy na wzgórzu Calhoun i zepchnęli ich w kierunku północnym. Tuż poniżej znajduje się miejsce, gdzie prawdopodobnie zginęła większość oficerów. Kolejne grupy Indian prowadzili wodzowie Gall i Dwa Księżyce oraz inni wodzowie. Gall brał udział w pierwszym starciu z oddziałem porucznika Renault. Gdy ponownie wkroczył do wioski, ujrzał, że jego dwie żony i trzy córki zostały zabite w ataku w początkowej fazie bitwy. Odłożył całą broń, z wyjątkiem tomahawka i noża, i tak uzbrojony przystąpił do ozyci. Przedstawiały czaszki, pająki, płaczące oczy oraz oko we wnętrzu dłoni. Kopce w kształcie węża w szczególny sposób symbolizują odradzanie się życia, gdyż węże co roku zmieniają skórę. Koncepcja odradzania się życia jest ściśle związana z fascynacją Indian cyklem słonecznym oraz księżycowym. Od ich znajomości zależało powodzenie w uprawie roślin. Rozpowszechnienie roślin uprawnych doprowadziło do rozwoju bardziej osiadłych społeczności. Większe znaczenie uzyskały również handel i wymiana towarów. W Chaco Canyon w Nowym Meksyku pojawiła się jedna z najbardziej rozwiniętych kultur Indian amerykańskich – lud Anasazi. Silna gospodarka tej społeczności rozwinęła się w oparciu o wydobycie i handel turkusami, które miały duże znaczenie dla życia duchowego. Wykorzystywano je do wytwarzania biżuterii oraz ozdabiania przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym oraz podczas uroczystości. Wielokrotnie w ciągu roku organizowano targi. Zarówno produkcja, jak i dystrybucja towarów były dokładnie planowane. Naukowcy stwierdzili, że w tej okolicy było zbyt mało ziemi uprawnej, aby wyżywić wszystkich mieszkańców. Znaczna część żywności musiała być importowana z sąsiednich osad i wymieniana na turkusy. Wcześniejsza całkowita autonomia wiosek została zastąpiona współpracą i łączeniem sił w celu ograniczenia skutków ewentualnych klęsk żywiołowych bądź gospodarczych. W XVI wieku na kontynencie północnoamerykańskim zaczęli się pojawiać biali osadnicy. Byli to przeważnie misjonarze i handlarze. Pojawili się też zesłańcy oraz robotnicy, którzy w zamian za opłatę za przejazd zobowiązywali się do 5-letniej pracy. Niektóre plemiona przyjaźnie przyjmowały osadników i pokazywały im, jak uprawiać ziemię i budować schronienia. Inne plemiona zachowywały się wrogo. Jednak większość białych osadników nie próbowała nawet zintegrować się z zastanymi kulturami indiańskimi, lecz chcieli je zmienić. Zmienić wierzenia, tryb życia oraz zwyczaje. W XVIII wieku ogromne połacie Ameryki Północnej zostały zajęte w imieniu Anglii, Francji i Hiszpanii. Zmieniały się również struktury polityczne wśród plemion indiańskich. Powstawały nowe związki plemienne łączące niedobitki dotychczas istniejących plemion, zdziesiątkowanych przez wojny i epidemię. Na listach można znaleźć wiele nazwisk. Europejczycy zawsze sporządzali różne zestawienia. To potrafili dobrze robić. Zapisywali wszystkie operacje finansowe oraz sporządzali szczegółowe listy osób. Z kim byli sprzymierzeni w danym momencie, kto był tłumaczem, ilu ich było i skąd pochodzili. Dla nas ciekawe jest to, że na listach pojawiali się Indianie Seneca, Onondaga, Cayuga, a nawet sprzymierzeni z Francuzami Mohawkowie, którzy przybyli z Caughnawaga, aby walczyć z Anglikami. Po pewnym czasie Indianie musieli powiedzieć: bracie, spójrz na nas. Jesteśmy jednym narodem. Nie walczmy przeciwko sobie. Nie walczmy przeciwko sobie.
Walczący o zdobycie niezmierzonych terenów Nowego Świata Anglicy i Francuzi zrozumieli, że należy koniecznie uzyskać wsparcie Ligi Irokezów. Zasypywali Indian obietnicami i prezentami, chcąc za wszelką cenę ich sobie zjednać. W końcu Liga zawarła sojusz z Anglikami i przez prawie 100 lat toczyła wojny z Francuzami. Na porządku dziennym były napady i akcje odwetowe. Jedna z wielu napaści nastąpiła w 1690 roku. Francuzi i ich indiańscy sprzymierzeńcy zabili 60 angielskich osadników. Zrównali ich domy z ziemią w odwecie za powtarzające się ataki Irokezów na francuskie osady w Kanadzie. W swych staraniach mających na celu pokonanie Francuzów, Irokezi wysłali nawet 4 przedstawicieli do Anglii i prosili królowę Annę o wsparcie wojskowe. Wkrótce stało się oczywiste, że ciągle rosnąca liczba europejskich osadników może jedynie przynieść zagładę amerykańskim Indianom. Alkohol wywołujący wizję osłabił wielu wojowników. Na terenach należących do Indian budowano forty wojskowe. Pojawiali się górnicy i poszukiwacze złota. Cheyennowie, którzy pokonali żołnierzy na wzgórzu Calhoun i zepchnęli ich w kierunku północnym. Tuż poniżej znajduje się miejsce, gdzie prawdopodobnie zginęła większość oficerów. Kolejne grupy Indian prowadzili wodzowie Gall i Dwa Księżyce oraz inni wodzowie. Gall brał udział w pierwszym starciu z oddziałem porucznika Renault. Gdy ponownie wkroczył do wioski, ujrzał, że jego 2 żony i 3 córki zostały zabite w ataku w początkowej fazie bitwy. Odłożył całą broń, z wyjątkiem tomahawka i noża, i tak uzbrojony przystąpił do ostatecznej walki. Nie miał już po co żyć, gdyż stracił całą rodzinę i był gotów dać wrogom okazję do zabicia go. Jednak nie poległ w walce, a sam zabił wielu przeciwników. Odniesione zwycięstwo nie dało Indianom długotrwałej przewagi. Indiański prorok Wowoka ogłosił, że nowy rytualny caniec duchów doprowadzi do powrotu bizonów i setek Indian zmarłych w wyniku wojen i chorób. Stojący w obliczu zagłady Indianie z radością powitali nową religię i modlili się o wsparcie nadprzyrodzonych mocy. Gdy mieszkańcy okolicznych miasteczek usłyszeli o niepokojach wśród Indian, zaczęli wyłapywać potencjalnych przywódców. Zmęczony i podejrzliwie nastawiony oddział kawalerii otoczył grupę około 200 siuksów nad potokiem Wounded Knee w rezerwacie Pine Ridge. Większość Indian stanowiły kobiety i dzieci. Podobno padł przypadkowy strzał i wybuchła panika. Zabito wszystkich Indian. Duszono ostatnie próby powstania. Indianie stracili całą ziemię, zaś zmarli przyjaciele nigdy nie wrócili do świata żywych.
Było to ostatnie starcie Indian. Już nigdy nie mogli powrócić do dawnego trybu życia, który prowadzili od stuleci. Nie mogli już polować na bizony. Odebrano im życie, tą zamożność. Członkowie plemienia należeli do różnych klanów, z których każdy miał własnego zwierzęcego patrona. Figury na totemie przedstawiały to właśnie zwierzę. Na słupie umieszczano też sceny obrazujące ważne wydarzenia z historii klanu. Słupy były widoczne ze znacznej odległości i służyły jako znaki orientacyjne dla rybaków. Domy alaskańskich Indian były zbudowane z drewna cedrowego. Wykonane z jednego pnia łodzie mierzyły nawet 15 metrów. Hierarchiczny system społeczny tych plemion był ściśle związany ze zgromadzonymi bogactwami. Gdy zebrano wystarczające ilości dóbr, co niekiedy trwało wiele lat, wódz urządzał ucztę zwaną potlaczem, na którą zapraszał mieszkańców wioski. Przez kilka dni rozdawał gościom prezenty, aż do wyczerpania zasobów materialnych. Pozycja społeczna mężczyzny zależała od powodzenia potlaczu, dlatego też ważne było, aby zadowolić wszystkich. Amerykańscy Indianie uznawali choroby za coś nienaturalnego. Uważali, że są przejawem ingerencji złych duchów. Każde plemię miało szamana albo czarownika leczącego te przypadłości, których nie opanowano za pomocą ziół bądź innych roślin. Szaman identyfikował demona w czasie rytualnych tańców, podczas których zakładał maski różnych duchów. Gdy udało mu się określić demona odpowiedzialnego za chorobę, wyganiał go, używając magicznego woreczka z lekami, zawierającego kawałki łap zwierząt, np. pazury, oraz drewniane talizmany. Skuteczne wypędzenie złego ducha było sowicie nagradzane, jednak niepowodzenie mogło grozić śmiercią. Z tego względu szaman wiódł niebezpieczny i samotny żywot. Mieszkańcy wioski nie mieli pewności, czy nie współpracuje z duchami przeciwko ludziom. Nie wolno mu było żenić się, zaś okres nauki był tak trudny, że niewielu młodych zgłaszało się dobrowolnie. Któż chciałby dobrowolnie kaleczyć ciało ostrymi odłamkami skał, bądź przekłuwać język i genitalia kolcami kaktusa? Szamani nie potrafili zwalczyć epidemii. Rozwinął się język gestów, mowa wyrażana ruchami ciała, które w dodatku były widoczne ze znacznej odległości, nawet do 1,5 kilometra na otwartej równinie. Indianie opracowali również inny system porozumiewania się na znaczne odległości. Nadawali sygnały dymne. Większość plemion wierzyła w życie pozagrobowe i chowała zmarłych wraz z ich osobistą własnością. Dusza człowieka mieści się w górnej części głowy. Podobnie jest ze zwierzętami. Gdy skórą jest połączona z głową, nadal przebywa w niej dusza. Zdjęcie skalpu oznacza objęcie w posiadanie duszy. Zgodnie z zasadą życie za życie można odzyskać duszę, co ukoi rodzinę zmarłego oraz jego samego. Nieżyjąca osoba będzie mogła przejść do innego świata, wiedząc, że została pomszczona. Również rodzina będzie mogła zakończyć okres żałoby. Plemiona zamieszkujące wschodnie obszary leśne wznosiły kopce grzebalne dla uczczenia swych zmarłych. Archeolodzy odkryli w nich broń, biżuterię i naczynia, ozdobione szczególnymi symbolami śmierci. Przedstawiały czaszki, pająki, płaczące oczy oraz oko we wnętrzu dłoni.
Kopce w kształcie węża w szczególny sposób symbolizują odradzanie się życia, gdyż węże co roku zmieniają skórę. Koncepcja odradzania się życia jest ściśle związana z fascynacją Indian cyklem słonecznym oraz księżycowym. Od ich znajomości zależało powodzenie w uprawie roślin. Rozpowszechnienie roślin uprawnych doprowadziło do rozwoju bardziej osiadłych społeczności. Większe znaczenie uzyskały również handel i wymiana towarów. W Chaco Canyon w Nowym Meksyku pojawiła się jedna z najbardziej rozwiniętych kultur Indian amerykańskich – lud Anasazi. Silna gospodarka tej społeczności rozwinęła się w oparciu o wydobycie i handel turkusami, które miały duże znaczenie dla życia duchowego. Wykorzystywano je do wytwarzania biżuterii oraz ozdabiania przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym oraz podczas uroczystości. Wielokrotnie w ciągu roku organizowano targi, było i skąd pochodzili. Dla nas ciekawe jest to, że na listach pojawiali się Indianie Seneca, Onondaga, Cayuga, a nawet sprzymierzeni z Francuzami Mohawkowie, którzy przybyli z Caughnawaga, aby walczyć z Anglikami. Po pewnym czasie Indianie musieli powiedzieć: bracie, spójrz na nas. Jesteśmy jednym narodem. Nie walczmy przeciwko sobie. Walczący o zdobycie niezmierzonych terenów Nowego Świata Anglicy i Francuzi zrozumieli, że należy koniecznie uzyskać wsparcie Ligi Irokezów. Zasypywali Indian obietnicami i prezentami, chcąc za wszelką cenę ich sobie zjednać. W końcu Liga zawarła sojusz z Anglikami i przez prawie 100 lat toczyła wojny z Francuzami. Na porządku dziennym były napady i akcje odwetowe. Jedna z wielu napaści nastąpiła w 1690 roku. Francuzi i ich indiańscy sprzymierzeńcy zabili 60 angielskich osadników. Zrównali ich domy z ziemią w odwecie za powtarzające się ataki Irokezów na francuskie osady w Kanadzie. W swych staraniach mających na celu pokonanie Francuzów, Irokezi wysłali nawet 4 przedstawicieli do Anglii i prosili królowę Annę o wsparcie wojskowe. Wkrótce stało się oczywiste, że ciągle rosnąca liczba europejskich osadników może jedynie przynieść zagładę amerykańskim Indianom. Alkohol wywołujący wizję osłabił wielu wojowników. Na terenach należących do Indian budowano forty wojskowe. Pojawiali się górnicy i poszukiwacze złota. Linie kolejowe przecinały odwieczne szlaki bizonów. Choroby dziesiątkowały Indian. Rząd Stanów Zjednoczonych próbował zmusić ocalałe plemiona do przeniesienia się do nowych rezerwatów. Były one nader często położone na terenach najmniej urodzajnych i zgodnie z zasadą życie za życie można odzyskać duszę, co ukoi rodzinę zmarłego oraz jego samego. Nieżyjąca osoba będzie mogła przejść do innego świata, wiedząc, że została pomszczona. Również rodzina będzie mogła zakończyć okres żałoby. Plemiona zamieszkujące wschodnie obszary leśne wznosiły kopce grzebalne dla uczczenia swych zmarłych. Archeolodzy odkryli w nich broń, biżuterię i naczynia, ozdobione szczególnymi symbolami śmierci. Przedstawiały czaszki, pająki, płaczące oczy oraz oko we wnętrzu dłoni.
Kopce w kształcie węża w szczególny sposób symbolizują odradzanie się życia, gdyż węże co roku zmieniają skórę. Koncepcja odradzania się życia jest ściśle związana z fascynacją Indian cyklem słonecznym oraz księżycowym. Od ich znajomości zależało powodzenie w uprawie roślin. Rozpowszechnienie roślin uprawnych doprowadziło do rozwoju bardziej osiadłych społeczności. Większe znaczenie uzyskały również handel i wymiana towarów. W Chaco Canyon w Nowym Meksyku pojawiła się jedna z najbardziej rozwiniętych kultur Indian amerykańskich – lud Anasazi. Silna gospodarka tej społeczności rozwinęła się w oparciu o wydobycie i handel turkusami, które miały duże znaczenie dla życia duchowego. Wykorzystywano je do wytwarzania biżuterii oraz ozdabiania przedmiotów używanych w gospodarstwie domowym oraz podczas uroczystości. Wielokrotnie w ciągu roku organizowano targi. Zarówno produkcja, jak i dystrybucja towarów były dokładnie planowane. Naukowcy stwierdzili, że w tej okolicy było zbyt mało ziemi uprawnej, aby wyżywić wszystkich mieszkańców. Znaczna część żywności musiała być importowana z sąsiednich osad i wymieniana na turkusy. Wcześniejsza całkowita autonomia wiosek została zastąpiona współpracą i łączeniem sił w celu ograniczenia skutków ewentualnych klęsk żywiołowych bądź gospodarczych. W XVI wieku na kontynencie północnoamerykańskim zaczęli się pojawiać biali osadnicy. Byli to przeważnie misjonarze i handlarze. Pojawili się też zesłańcy oraz robotnicy, którzy w zamian za opłatę za przejazd zobowiązywali się do 5-letniej pracy. Niektóre plemiona przyjaźnie przyjmowały osadników i pokazywały im, jak uprawiać ziemię i budować schronienia.